Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, meldujemy się oczywiście na GeForce Kinsie, no już tutaj pierwsze otwarcie. Pokazuje chyba mi, gdzie jest moje miejsce. No mam nadzieję, że tutaj uda mi się z tej skrzynki bilioner coś wydropić równie drogiego, żeby tę bitwę oczywiście wygrać. 2000 zł na nią wydałem, więc no tutaj trochę byłoby mi smutno, jakbym ją oczywiście przegrał. Czwarta skrzynia leci, no ale to P2000, no niestety też jest sporo warte. I w tej ostatniej skrzyni musimy coś trafić, jeśli chcemy powalczyć, no ale no jak tu walczyć? Jak tu walczyć, jak kolejny odcinek z rzędu, boty wręcz mnie tutaj napastują na tych bitwach i ja naprawdę nie wiem ostatnio, co ja mam robić. Ja chyba powinienem odpuścić te bitwy na jakiś czas i pójść po prostu na skrzynki od moich kochanych widzów. No ale no wy też, no nie zawsze tutaj chcecie mi pomóc, nie zawsze chcecie, żeby wuja zarobił, więc trzeba dobierać je selektywnie, tak? Zobaczmy, CROXY Król tanio, 334 zł, widzę tutaj rękawice. Okej, 25% to jest skrzynka, którą jak najbardziej mogę otworzyć. Lubię takie skrzynki, właśnie no te 30 mniej więcej procent szans na profit jest, ale no właśnie, nie zawsze otwarcie takiej skrzynki się opłaca. Zobaczmy, czy teraz drugie otwarcie będzie ciut lepsze. No mamy kosę, więc no podejrzewam, że będzie. 15% nie było, ale jest też minus. No musimy dwa takie itemy trafić w jednej skrzyni, jeśli chcemy marzyć o wyjściu na plus. Jest jeden, jest dwa, no i mamy ładny tutaj setupik i jest to 2200. 44 zł, więc bardzo ładnie. Idziemy teraz na kontrolę. Ja ci przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzu, oczywiście na Discorda dołącz, bo na kanale Ustrzel Skina czeka na ciebie gościu skin, więc warto sobie dołączyć za darmo. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Skinsie, jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, logujesz się wtedy z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście magiczny tutaj przycisk na górze, kod promocyjny, no i oczywiście kodzik CROXY przez 2x sobie wpisujesz. 5% więcej oczywiście do każdej wpłaty, więc warto skorzystać. No i oczywiście skrzyniczka na start za free dla nowych użytkowników. Większą tą tutaj, że tak powiem, potyczkę przegrałem z tą skrzynką, bo nie ustawiłem moich ulubionych 33%, no ale tutaj właśnie, no coś się chyba ewidentnie zepsuło, bo kolejne otwarcie nie daje mi tych skinów po prawo. No tutaj również Lipton, halo, do czterech razy sztuka. Zobaczmy, no tutaj 1000 zł po prawo jest, no ale coś tu chyba ewidentnie nie idzie. No to może teraz, no chyba już by wypadało. Dobra, powiem tak, no tutaj ewidentnie, nie wiem, boty mnie nie lubią, kontrol mnie nie lubi, no chyba tylko tutaj skrzynki widzów mi zostały, jak ja chcę jakkolwiek tutaj zadziałać sobie na dzisiejszym filmie, więc zobaczmy sobie cenę, no do 600 i weźmy od 200, zobaczmy co wy tutaj, czekaj, bo aha, coś mi się pokiskało, dobra, nevermind, pan prowadzący ewidentnie wczorajszy, mamy skrzynkę CROXY Powitanie, no brzmi tutaj, no, skrzynka dość nietuzinkowo, 50% na itemy te lepsze. No dobra, 4 takie skrzynki, 1300. Najlepsze itemy chyba ten Print Stream, tak? Z tego co widzę. No ale ojejku, ojejku, ojejku. No na szczęście tutaj, no chociaż ta M-ka poleciała, tak? No ale jesteśmy mocno na minus. Zobaczmy, jak będzie dalej. Jedno, no znowu tylko jeden skin, stary. No co tu się dzieje? 500 zł w tym momencie. Nam zostało 600 zł w naszym balansie. No coś się tutaj złego ewidentnie dzieje. Nie powiem, że nie. 24 skrzynki. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Mamy M-kę za 108 zł. Powiem tak. Nie wiem, co to jest za skrzynka, nie wiem, co to jest za trafienia, ale no patrząc po tym, że no 108 zł kosztuje ta M-ka, a my na tą bitwę wydaliśmy 182, to czuję, że chyba trafiłem mocny banger, który jest generalnie chyba bardzo rzadko trafić w tej skrzyni, więc się chyba cieszę. Ostatnie skrzynie 4, no zobacz, tutaj wypadają skiny po jakieś 7 zł, a my trafiliśmy za 100, więc uważam, że chyba trafiłem dobry item, tak mi się wydaje. FAMAS, skrzynia, no jest tutaj, kto by się spodziewał, FAMAS, ale czemu ten Sian coś tam kosztuje 2,72, a ten niebieski kosztuje 1,50 zł? Tu się chyba coś ewidentnie, no coś się rozjechało, tak? Tak mi się wydaje. No i 10% tutaj bardzo ładnie nam tego The Emperora zrzuca. Zobaczmy, jak będzie jeszcze tutaj w tym ostatnim. No to niestety pusto, no ale mamy jednego z trzech, więc nie ma co narzekać. Zaczynamy teraz Opportunity i no teraz zaczynamy skrzynki, które bardzo lubimy, czyli oczywiście 4,20% greenie. I zobacz, stary, 4,20% przynosi mi berety Cobra Strike za 240 zł. No to ewidentnie skrzynia się mocno postarała. Czy tu seria jest 4,20%?
na profit. Jeśli tak, no to chyba tutaj ewidentnie się fajnie strzeliłem. Widać, że odpowiedni tutaj użytkownik dostał, że tak powiem, drop z tej skrzynki, więc fantastycznie. Analogii teraz w sztukach dwóch. Zobaczmy, co nam tutaj też się zaprezentuje. Jestem podziwiony dla mnie przeciwnika, no ale to są grosze tak naprawdę. W tym momencie no przewaga u mnie jest gigantyczna, tak? No nie boję się tego powiedzieć. 10% lock teraz. Zobacz, trzy takie skrzynki, no pierwsze pusto. Otwarcie numer uno również niestety pusto. No i zobaczmy, czy ta trzecia skrzynia przyniesie tutaj jakiegoś glocka na tych 10%. No niestety nie. Skrzynia Forest teraz. Ostatnia, 4 sztuki. Zobaczmy, no i mamy Galila. Też się zdycha, 24 nawet. Bardzo ładnie. No i zobacz, 3 skrzynie, no tutaj aug dla mnie przeciwnika to jest 11 i zobaczmy, no tutaj wydaje mi się, że jak skrzynia się nazywa Forest i jest zielona tutaj, no to powinna mieć takie, no zielonkawe skiny trochę chyba, nie? Tu jakiś małpi biznes, tu jakiś glokłasica, trochę to nie pasuje, no ale bitwa stary, no zobacz, 438 zł. Wspominam, że za tą bitwę zapłaciliśmy 182, no ale no powiem tak, no spadły naprawdę fajne bangery, te tańsze skrzynki, możecie zobaczyć, też potrafię tutaj rzucić fajnego skina, no najdroższy ten 241, no i oczywiście ta MK za 100, rzucam to na kontrakt, 456 zł tyle w kontrakcie, 435 dostajemy, więc minimalny minus, ale ja to sobie wrzucę jeszcze raz i dorzucę oczywiście również inne itemki. W tym momencie 467 zł wrzucamy, no i w końcu udało mi się wyjść na kontraktach na plus. Jest kosa, ale mamy również tutaj oczywiście itemy z naszego ekwipunku, więc wszystko sobie oczywiście teraz sprzedam, dzięki czemu 1117 zł mamy. Powiem tak, no jestem w stanie teraz zakręcić tutaj jakąś bitwę z kategorii all-in. Nie no, co ty gadasz, że mi braknie. To na szybkości wrzucamy sobie 5000 tokenów, generujemy sobie item i zobaczmy, co nam tutaj event przyniesie, jak już tutaj skrzynia się ze skarbami otwiera, 15 zł. Powiem wam tak, w tym momencie idealnie po prostu. Mamy na 8 tych skrzynek, więc zobaczmy, czy się opłaci. Pierwsze otwarcie, o Jezu. Są dwa otwarcie, stary, które mną ewidentnie wstrząsnęły. 1500 zł w dwóch otwarciach. To jest deklasacja, tak? No ja tutaj nie wierzę. Ta skrzynia, no jeszcze tutaj rzuciła mi, no nie, no musiałby chyba Ursus spaść, byśmy do tej bitwy wrócili. No ale kurczę, no patrzyłem tą skrzynkę, mówię, to jest to. Ta skrzynka da mi zarobić, ta skrzynka da mi wrócić, no. No to da mi wrócić, nieźle. Ostatnie otwarcie. No jeżeli Huntsman spadnie, nie Huntsman, tylko... O, Poi też jest, no, no niestety. No bitwa przegrana, no, dziękuję za oglądanie. Kolejny raz, no bo ty nieźle mnie tutaj załadowały.